Hej, w odcinku 215 opowiadałem o sytuacji związanej z tym, jak traktować gorącego lida, czyli w tamtym przypadku mnie. Mówiłem o tym, że należy działać szybko i zdecydowanie. Pojawiły się głosy, okej, no to co jeszcze mógłbym zrobić, tak? Wrzucasz ogłoszenie w niedzielę. Czego oczekujesz, Marcin? Co ty jako doświadczony handlowiec byś zrobił? A zatem ten odcinek jest właśnie o tym, co ja bym zrobił. Nie oznacza to, od razu powiem, że oczekuję tego samego od ciebie. Jeżeli nie chcesz zarobić na mnie, w tym wypadku agencie ubezpieczeniowym, jeżeli nie chcesz stać się kimś, kto będzie mnie obsługiwał, co ja doskonale rozumiem, nie wszyscy są dla wszystkich, to absolutnie nie musisz tego robić, a wręcz nawet nie powinieneś, bo jeszcze się zdecyduje na ciebie i będzie klops. Natomiast jeżeli potrzebujesz nowych klientów, jeżeli potrzebujesz czegoś więcej od swojego biznesu, jeżeli chcesz działać szybko, skutecznie, sprawnie, różnić się od konkurencji, to działaj szybko. Dlaczego szybko? Otóż jeżeli ja wysłałem to ogłoszenie, tą informację na LinkedInie umieściłem w niedzielę, a ty mi powiesz, Marcin, ja zostałem oznaczony, ale ja w niedzielę nie pracuję, to powiem ci, kochany agencie czy dostawcy jakiejkolwiek usługi, a co mnie to obchodzi? Ja jako klient pracuję w niedzielę, a zatem spodziewam się w tym samym kanale, o tym zaraz powiem, tego, żebyś też pracował w niedzielę. Jeżeli nie jesteś gotowy, nie ma sprawy, ale nie oczekuj, że dam ci robotę, kiedy ty nie pracujesz, wtedy, kiedy ja chcę. Nieistotne jest, co my chcemy, istotne jest to, czego chce klient na jego warunkach. Oczywiście ty możesz w to nie wejść, ale jeżeli wchodzisz, musisz uszanować moje warunki. A zatem spodziewałbym się kilku rzeczy w tą niedzielę. Po pierwsze, kiedy zostałeś oznaczony, polecam odcinek 215 dla kontekstu, tutaj już nie będę przypominał tej sytuacji. Jeżeli zostałeś oznaczony przez kogoś w poście na LinkedInie do tego, żeby się do mnie zgłosić jako potencjalny dostawca polisy, oczekuję, że tego samego dnia, jak najszybciej, kiedy pojawi się jedynka w aplikacji na telefonie LinkedInowej, że ktoś coś zrobił z twoim udziałem, ktoś cię gdzieś zarekomendował, że bardzo szybko napiszesz do mnie wiadomość prywatną, hej, ja też pracuję w niedzielę, jeżeli chcesz mi podać swój numer telefonu do mnie, czyli do klienta, jeżeli chcesz mi podać swój numer telefonu, to jeszcze dzisiaj moglibyśmy zacząć ten proces. Ja nie oczekuję szczegółów, ale oczekuję tego, że powiesz mi od 16 do 16.30 nie bawię się z dzieckiem, nie jem obiadu, nie oglądam House of Cards, tylko mogę się zająć w niedzielę twoim tematem. Po drugie, zamień kanał komunikacji, który jest ogólny, ten, na którym w komentarzach umieszczono twoje imię, na ten szczegółowy, indywidualny, spersonalizowany, czyli wiadomość prywatną. Po trzecie, jeżeli zostałeś przez kogoś oznaczony, zatroszcz się o to, żeby wykazać się inicjatywą. Nie pisz mi, kochany dostawco, hej, to ja, super, dzięki za polecenie, nazywam się Stefan. Marcin, jeżeli nadal jesteś zainteresowany, skontaktuj się ze mną. Nie, tego nie potrzebuję. Ja jestem zainteresowany, dlatego napisałem to ogłoszenie. Ty skontaktuj się ze mną, nie będę za tobą biegał, bo to są twoje pieniądze. Sorry, ale no, jest zima, to powiem to. Taki mamy klimat. Klient decyduje o kanale i ja tutaj jako klient też o tym decyduję. Po czwarte, nie umoralniaj, nie moralizuj i nie edukuj mnie w pierwszej wiadomości, czy na otwartym, czy w wiadomości prywatnej. Ja nie potrzebuję tego, żebyś mi mówił, że będę musiał zrobić badania. Ja nie potrzebuję tego, żebyś mi mówił, że muszę przeczytać wszystkie warunki ogólne, żeby podjąć dobrą decyzję. Na to będzie czas, ale później. Na razie jesteś dla mnie no-name'em. Dlaczego? Bo się do mnie nie zgłosiłeś. Bo niczego nie zrobiłeś, co mogłoby zacząć budować nasze relacje, bo nie wyróżniłeś się na tle konkurencji, więc jeżeli mnie uczysz, edukujesz, pouczasz, zwracasz uwagę z odległości, to ten komunikat niestety, bo to na pewno cenne rzeczy były, ale ten komunikat niestety do mnie nie dociera. I ostatnia rzecz, masz prawo powiedzieć nie. Nie chcę współpracować z takim złośliwym, niedzielnym, bardzo niekonkretnym klientem jak Hartmann. Nie chcę się do niego odzywać w niedzielę. Nie chcę się do niego odzywać z dodatkowymi pytaniami. Nie chcę szukać innych sposobów na spotkanie z nim, skoro on się nie chciał spotykać gdzieś na Skype'ie, na Zoomie, czy w innych różnych mediach, które mogłyby nam uprościć temat w zakresie pytań, jakie masz do mnie. Możesz tak powiedzieć, tylko nie oczekuj, że skoro tak powiesz, ja ci dam swoje pieniądze. To nie są duże pieniądze. Chodzi o raptem polisę na życie na x milionów złotych. A co sobie będę żałował? Chodzi o sumę ubezpieczenia, a nie składkę. Mam nadzieję przynajmniej.
W związku z tym nie musisz wcale partycypować w zyskach z tego dealu. Tylko pamiętaj, jeżeli tak postąpisz z każdym, kto w niedzielę wrzuca ogłoszenie na LinkedIna, no to w którymś momencie światełko w lodówce przypomni ci, że trzeba będzie zmienić coś w swoim postępowaniu. Bardzo uprzejmie dziękuję wszystkim osobom, które oznaczały agentów ubezpieczeniowych, ludzi, którzy bezkompromisowo podejmą się tematu. Dziękuję tym agentom, którzy podjęli się tematu na moich warunkach. Szanuję tych, którzy powiedzieli, nie, to nie dla mnie, dziękuję bardzo, ja tak nie pracuję. I nie rozumiem tych, którzy nie zrobili żadnej z 5 rzeczy, o których mówiłem w 2 ostatnich filmikach. Wszystkiego dobrego, to było moje prawie 6 minut, ale chyba warto było. Ku chwale ojczyzny, do usłyszenia, do zobaczenia.